Franciszek Posenti urodził się w Asyżu 1 marca 1838 roku. Gdy miał 4 lata, zmarła jego matka. Jego ojciec piastował urząd gubernatora tego miasta i okolic z ramienia Stolicy Apostolskiej, gdyż obszar ten należał wówczas do państwa kościelnego. Pierwsze lata swojego życia Franciszek spędził w różnych miejscach, a to dlatego, że jego ojciec nie zdecydował się jeszcze, gdzie obrać sobie stałą rezydencję. W roku 1856 osiadł na stałe w Spoleto. Franciszek odbył studia najpierw u braci szkół chrześcijańskich, którzy pogłębili w nim zasady religijne, wyniesione już z domu rodzinnego. Od roku 1850 uczęszczał do kolegium jezuitów. Należał do najlepszych uczniów. Miał wówczas 12 lat. Dbał aż do przesady o swój wygląd zewnętrzny. Lubił grać w karty, tańce, imprezy artystyczne, wieczorki towarzyskie, polowania. Po krótkim okresie zbyt swobodnej młodości, 22 sierpnia 1856 roku wstąpił do klasztoru pasjonistów w Morowale, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Ojciec, który myślał o ożenku go z pewną panienką z dobrej rodziny, był stanowczo przeciwny, by jego syn szedł do zakonu, i to jednego z wówczas najsurowszych. Franciszek zdołał jednak przełamać opór ojca. Jako 18-letni młodzieniec pożegnał bliskich i zapukał do bram nowicjatu. Obrał sobie zakon, którego celem było pogłębianie w sobie i szerzenie wśród otoczenia nabożeństwa do Męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej. Te dwa nabożeństwa szczególnie przypadły mu bowiem do serca. One też uświęciły go tak dalece, że po niewielu latach wzniósł się aż na stopień heroiczny doskonałości chrześcijańskiej. Zachował się jego notatnik, w którym zapisał postanowienia podejmowania coraz to nowych ofiar w duchu pokuty. Był gotów przyjąć wszystkie, choćby największe męki, byle tylko pocieszyć serce Boże i jego matkę. Zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 roku, mając zaledwie 24 lata, nie doczekawszy się święceń kapłańskich. Włosi nazywają świętego Gabriela świętym uśmiechu. Jest patronem kleryków i młodych zakonników. Papież święty Pius X ogłosił Gabriela błogosławionym w roku 1908, a Benedykt XV 12 lat później wpisał go do katalogu świętych. Papież Pius XI obrał świętego Gabriela za patrona młodzieży włoskiej akcji katolickiej. Jego relikwie znajdują się w sanktuarium świętego Gabriela w Isola del Gran Sasso. Jest patronem również studentów i działaczy akcji katolickiej oraz księży. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Gabriel wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.